stay a while and listen and I'll tell you a story about human and demons, about magic and technology, about Dungeons and Dragons, and of course about wódka. Ej, panowie, gdzie jest moja wódka? O, gdzie jest wódka? Część 165. Szał prędkości. Nie licząc corocznych turniejów, świąt, walk na arenie i mniejszych współzawodnictw, do rozerwania się można byłoby wykorzystać inne metody, ale z nich nie korzystano. Pewnego dnia z nowym pomysłem przyszedł jeden z pogromców, proponując wyścigi. Bez zastanowienia się Rada Hrabiowska Zadrabasty postanowiła je zorganizować, ale na większą skalę. Rozpoczęto przygotowania od zorganizowania wszystkich możliwych do użycia maszyn oraz sprzętu do ich innych czynności, po czym ogłoszono oficjalnie otwarcie zapisów. Turniej składał się z 6 kategorii. Wyścigu motorem, skuterem, transportowcem, a z wyścigów niemaszynowych, z biegu, lotu oraz jeździe na rumaku. Każdy mógł wziąć udział tylko w jednym typie wyścigów, a gdy wytytułuje się mistrzem wyspy, nastąpi finał, w którym zostanie ogłoszony mistrz mgławicy w danej kategorii. Pierwsze wyścigi odbywały się na terenie określonej wyspy lub niedaleko jej, mistrzostwa sektora na różnych wyspach, a ogólnokrajowe na pozostałych terenach. Podczas turnieju wszystkim uczestnikom założono bransolety antymagiczne, aby nie oszukiwano. No i się zaczęło. Motory są cięższe, więc nie ścigały się w miastach. Skutery manewrowały po uliczkach miast, a rumaki między drzewami w lasach. Biegacze musieli wykazać się kondycją, jak i lotnicy, a sterujący transportowcami musieli pokazać, że potrafią całkowicie zapanować nad kolosem, który sunie jak woda po gładkiej skale. Ostatecznie ogłoszono mistrzów. Sektorowo było ich 5 na kategorię, a mistrz mgławicy był tylko 1. Ikrahan nie było gorsze, bo tam zorganizowano międzymiastowe zawody z tą różnicą, że zamiast transporterów powietrznych użyto łodzi pływających i zorganizowano wyścig przechodzący przez skaliste wybrzeże. Demony były bardzo zadowolone, a na planecie nawet smokom się to spodobało. W czasie trwania zawodów tylko kilka budynków zostało uszkodzonych, nikt nie umarł i nie został ranny, a zwycięzcy mogli zamówić u Zirmela unikatowe bronie własnego pomysłu za darmo, jako nagroda. Każdy lubi się ścigać, każdy lubi adrenalinę, chyba że to są wyścigi pojazdów elektrycznych. To jako, że dźwięku nie wydają, to jest mniej emocji, chyba że częściej się rozwalają, tak? A jeśli chodzi o Ikrahan, no to wiadomo, że smokom się to podobało, a jeszcze bardziej by się podobało, gdyby ktoś się wziął, rozbił, tak? Przynajmniej mieliby się z czego śmiać. No i w tym odcinku to nie ma co tutaj dużo się rozwijać. Do następnego.